W górach na Kasprowem minus 12 stopni i opady śniegu, a w tej chwili na Śnieżce minus 10 stopni. Aleksandra Kostka, już dawno nie było takich niskich wartości na termometrach. Czas sprawdzić, co będzie się działo tej nocy, a okazuje się, że we wszystkich województwach temperatura spadnie też poniżej zera. Od minus 4 do minus 1 prognozujemy nadchodzącej nocy, a taka sytuacja będzie powodować, że na przykład mgły będą marznąć. Mgły osadzające szać i mgły marznące to bardzo niekorzystne warunki drogowe w województwach centralnych, a także w województwach południowych. A na północy deszcz ze śniegiem lub sam śnieg. Też ślisko na drogach. Kierowców bardzo prosimy o ostrożność. Jutro ciśnienie rośnie i jutro też niezbyt ciepło. Od zera na Suwalszczyźnie do maksymalnie 4 stopni w regionach zachodnich. Jeszcze o poranku mgły i zamglenia. Te mgły będą dokuczać zwłaszcza o świcie. One też jeszcze będą z temperaturą ujemną, czyli będą marznącymi mgłami. Opady śniegu lub deszczu ze śniegiem na Suwalszczyźnie, na Warmii częściowo, a także na Wybrzeżu i na Pomorzu. Na pozostałym obszarze to będzie całkiem pogodny początek grudnia. Do zobaczenia.